Nie ma pytań żadnych? Proszę, po wojnie dzieci udawały plan. Dlaczego? Okej. Więc między innymi właśnie z tego powodu, prawda? Ja byłem na Islandii chyba 3 lata temu, czy dobrze pamiętam. I ja byłem na początku czerwca. W ogóle nie było nocy. Było zupełnie jasno. Byłem w takim rejonie Islandii, gdzie nie było tanich hoteli. Tańszy hotel kosztował 150 euro. I tak sobie myślałem, a prześpię się w samochodzie. O drugiej tam, któryś był 20 chyba w nocy, musiałem wyjść do toalety. Otworzyłem oczy, patrzę, a tam w ogóle ciemno nie było. I tak, żeby pokazać rodzinie, znajomym, jaka noc jest w Islandii latem, zrobiłem zdjęcie aparatem bez tego, bez światła, bez błysku, nie? Było jasne po prostu, nie? Ale potem sobie pomyślałem, zaraz, ale oni zimą mają tylko 2 godziny światła słonecznego, nie? Czyli mają praktycznie noc non-stop, nie? I byłem w takim hostelu i pani, która była właścicielką, ona mieszkała na dole, a hostel był na górze, była taka bardzo przyjemna. Tak sobie pomyślałem, zapytam się, jak oni tutaj tą zimę przeżyją. No bo przecież jak mają tak mało światła, a są dość dalej na północ, prawda? Czy oni nie mają tu wszyscy niedobory witaminy D? Więc zapytałem mnie, czy jak wy tutaj sobie radzicie z witaminą D? Ale mówię, o, zaraz panu pokażę. I tak się okazało, że jego biuro to było takie połączone z kuchnią. Więc ona poszła do kuchni, otworzyła lodówkę, z lodówki wyciąga, zgadnijcie państwo co? Tran. I a więc używają nie tylko to na jako źródło tych kwasów tłuszczowych, EPA, DHA, ale również jako źródło witaminy D. Okay? No, dzisiaj wiemy z naukowego punktu widzenia, że używanie oddzielnie suplementów witaminy D i suplementów kwasów EPA i DHA jest lepsze niż używanie tranu. Dlaczego? Dlatego, że tran zawiera oprócz innych związków odżywczych, zawiera witaminę A. A witamina A może być toksyczna. Czyli to by trzeba wiedzieć dokładnie, ile trzeba tego wziąć, a nie więcej, bo witamina A może spowodować poważne problemy. Także lepiej jest wziąć, mówię, indywidualne te suplementy w okresie zimowym, szczególnie witaminy D, zresztą ja będę za chwilę mówił o witaminie D w moim trzecim wykładzie, niż brać tranu, ale faktycznie, tak jak bym wspomniał, że wcześniej, gdzieś tam lat, nie, czy po wojnie, tran był bardzo popularny. Ktoś jeszcze tam miał? Proszę bardzo. Chciałam zapytać, bo pediatra zalecał mi suplementowanie DHA dla 3-letniego syna. I teraz zastanawiam się, czy same DHA wystarczą, czy może lepiej właśnie te suplementy z tymi kwasami omega-3, bo to chyba jest wiedza, prawda? Okej, więc w Stanach Zjednoczonych suplement DHA, czy generalnie z omega-3, zalecany jest nie tylko dzieciom, ale i kobietom w ciąży. Kobietom w ciąży i, jak powiedzieć, noworodkom. Okay? Nawet do tego stopnia, że kiedyś, jeszcze kilka lat temu, na przykład to mleko modyfikowane nie zawierało tych kwasów tłuszczowych EPA i DHA, a dzisiaj praktycznie wszystkie one zawierają te kwasy tłuszczowe. Dlatego, że badania pokazują, że dzieci urodzone, dzieci matek, które, czy jak matek, które używały te kwasy tłuszczowe, mają, są lepiej radzą sobie na przykład, jeśli chodzi o problemy matematyczne, mają różne dodatkowe są korzyści. Dlatego nie tylko dzieci, powiedzmy 3 lata, szczególnie to jest ważne właśnie w ciąży i do 2 roku życia, bo wtedy przyrost tej masy, jeśli chodzi o mózg, jest najszybszy, największy. Nie? Natomiast gdy my chcemy kupić kwasy te tłuszczowe, to najczęściej mamy 3 w jednym produkcie, czyli i DHA, i EPA, i ten kwas alfa-linolenowy. Okay? Czasami są dostępne tylko DHA, albo tylko EPA, albo tylko EPA i DHA, ale najczęściej, jak wrócę do jednego ze slajdów, minąłem.
tutaj, wrócę do tego, popatrzmy, że razem wzięte tu jest 1000, okay? Ale EPA i DH to jest tylko 250, a tego pozostałego jest 750, okay? Czyli najczęściej one są wszystkie razem wzięte. Czy warto brać tylko DHA, czy razem wzięte, prawda? Czy razem je można brać? Nie wiem, czy będzie to miało bardzo dużą różnicę, okay? Gdy mówię, ta produkcja kwasu EPA, z tego pierwszego kwasu alfa-linolenowego, u kobiet w ciąży, u matek karmiących i u dzieci jest troszeczkę wyższa niż u osób starszych. Czyli ten kwas alfa-linolenowy i kwas EPA, z tym nie powinno dziecko mieć problemu. Okay? Kwas DHA jest tym takim problemowym kwasem, ale jeżeli jest produkt, który zawiera wszystkie trzy, można go jak najbardziej wziąć, tylko żeby pamiętać, żeby, jak mówię, jak dodamy EPA i DHA, to żeby gdzieś tam między 250 a 500 ta dawka. Jeszcze chciałam pytać, bo sama przyjmuję suplement kwasu DHA w dawce 600 mg i tam nie wiem, czy dodatkowo jeszcze to jest suplementować, czy... Jeżeli 600 mg, to jest dość duża dawka. W Stanach Zjednoczonych znowu mówię, zaleca się dla kobiet w ciąży 300 mg. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, że gdy dodamy DHA do EPA, to ma być 500 mg. Nie? My wiemy, że większa dawka nie ma większej korzyści. Niektórzy kardiolodzy, w Stanach znów oficjalne zalecenie Amerykańskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego zaleca, żeby osoby, które mają już jakąś dusznicę, na przykład nie na choroby serca, przepisać właśnie suplement EPA i DHA. I niektórzy kardiolodzy zalecają nawet 2000, nawet 4000. Ale my wiemy, że nie ma ta dodatkowa dawka większego pozytywnego wpływu, a nawet może mieć troszeczkę negatywny wpływ, w sensie, że niektóre osoby mają na przykład takie, jak powiedzieć, problemy w żołądku, takie jakby gaz, tego typu, nie? Te większe problemy. Dlatego 600, na pewno nie więcej. Do 600 na pewno nie większą dawkę. A czy na podwodzie, jeżeli suplementować mogę jedną czy już nie? Może jeszcze raz? Czy suplementować tą dodatkową, dodatkowo, bo jaka nie bierze? A, jeżeli pani bierze, to nie, to nie trzeba. To poprzez mleko matki dostanie. No. Podobnie jak z witaminą B12, nie? Problem u noworodków jest ten, gdy matka nie bierze powiedzmy suplementu, a ma niedobór, to wtedy noworodek może nawet nabawić się do niedoboru B12 i to jest wtedy poważny problem. Dobrze, dziękuję. Zatem mamy 20...